Do napisania mojej najnowszej książki Historia sportu zmobilizowało mnie kilka czynników. Istniejące dotąd historie sportu zdominowane są taką postawą, którą bym nazwał nadmiernie prozachodnią. Wszystko, co sportowe, wzięło się z Zachodu. Dodaje się do tego trochę elementów sportów walki z Dalekiego Wschodu, a historia sportu jest o wiele bogatsza. No na przykład historia sportu średniowiecznej słowiańszczyzny. Właśnie w obrębie słowiańszczyzny pojawiły się najstarsze, nowożytne zjawiska związane ze sportem. Nie ma w historii sportu światowego sportu wikingów, a jest to jeden z najciekawszych elementów historii sportu europejskiego. Nie ma zurkanechu, systemu sportowego staroperskiego, który trwa do dzisiaj, uprawiany jest dzisiaj masowo w Iranie. Innym brakiem w historii sportu są dziedziny, które są wprawdzie opracowywane odrębnie, ale nie włączane do głównego nurtu historii sportu. Takie jak na przykład historia sztuki sportowej, literatury sportowej, filozofii sportu. Książka ta jest skonstruowana chronologicznie. Od najdawniejszych zjawisk z Bliskiego Wschodu, Babilonii, Asyrii, kraju Sumerów, Chetytów, przez igrzyska najdawniejsze europejskie, celtyckie, dalej Grecja, średniowiecze, kultura fizyczna poszczególnych grup narodowościowych, etnicznych, średniowiecza, nie tylko europejskich, wreszcie okres odrodzenia, wiek XVII, wiek oświecenia XVIII, gwałtowny rozwój nowożytnego sportu w XIX wieku i oczywiście wiek XX. Do kogo adresowałem tę książkę? Właściwie do każdego miłośnika sportu. Do każdego miłośnika sportu, który spogląda na sport trochę szerzej niż tylko na same wyniki. Interesuje mnie kulturowa funkcja sportu i stąd adresuję to do ludzi, którzy rozumieją sport jako zjawisko kulturowe, a nie tylko jako wyścig po medale czy rekordy.